Ełk będzie codziennie przymierzał trasę do Olsztyna. Brzmi dziwnie? Wcale nie, jeśli weźmie się pod uwagę, że Ełk to nazwa szynobusu kursującego zaledwie od kilku dni. Autobus na szynach został oddany oficjalnie do użytku w pierwszym tygodniu nowego roku. Pojazd kosztował ponad 9 milionów złotych. Złożyła się na niego Unia Europejska oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski. Rodzi się pytanie, po co wydawać tyle pieniędzy na nowy pociąg, podczas gdy w wakacje zlikwidowano część połączeń kolejowych w województwie? Bez pasażerów nie ma połączeń. Jeżeli będą pasażerowie, będziemy wracać również do tych, które zostały zlikwidowane. My co roku jako samorząd województwa dopłacamy do przewozów regionalnych coraz większe kwoty. Na ten rok zaplanowaliśmy 38 milionów dopłat do przewozów regionalnych. Szynobus ma więc być atutem kolei, ma spowodować, że mieszkańcy zamiast autami do Olsztyna pojadą tym nowoczesnym pociągiem. Zadbano o wygodne miejsca do siedzenia i bezpieczeństwo. Pojazd jest monitorowany. Zimą jest ogrzewany, zaś latem klimatyzowany. Szynobus jest dostępny dla pasażerów niepełnosprawnych. Ma 134 miejsca siedzące. W sumie może pomieścić 250 osób. Są sytuacje, kiedy jest duży potok podróżnych, to są szczególne dni w tygodniu, piątek czy sobota. No, może być to niestety miejsca na stojąco, ale tak uważam, że większość pasażerów na co dzień będzie mogła jeździć na siedząco. Do tego dochodzi prędkość. Pojazd ma przewieźć podróżnych z Ełku do Olsztyna w niespełna 2,5 godziny. To wszystko ma skierować zainteresowanie tym środkiem komunikacji i chociaż w części powrócić do ogromnego znaczenia kolei w rozwoju miasta. Trzeba pamiętać, że dynamiczny rozwój Ełku rozpoczął się od momentu, kiedy powstała tutaj kolej. Trzeba też pamiętać, że w 1945 roku na nowo Ełk lokowali kolejarze, a miasto Ełk było bardzo ważnym węzłem kolejowym. Po roku 1990 pociągi jako źródło transportu dużo straciły. Teraz jest szansa na odbudowę znaczenia kolei. Podróżni będą mieli czas, by się przekonać do szynobusów, a już cieszą się maszyniści. Pan Kleofas prowadził wszelkie typy pojazdów szynowych, zazwyczaj ciężkie lokomotywy. Jego zdaniem przejście z nich do kabiny szynobusu to technologiczny przeskok o wiek. Najważniejsza różnica to jest cisza, bo na lokomotywie jest niesamowity hałas. 90% maszynistów uszkadza się słuch. Bo są huki silnika spalinowego. Tutaj się nie słyszy silnika w kabinie. Odizolowane, jest ciepło, nie ma przeciągu. I to jest właśnie, zaoszczędza się na zdrowiu w ten sposób. Prowadzenie takiej maszyny to nie lada frajda, o czym przekonał się prezydent Ełku, któremu pozwolono przejąć stery. Oczywiście pod nadzorem maszynisty. Po raz pierwszy miałem przyjemność siąść za sterami pociągu. Wydaje się, że jest to prosta czynność, ale jak mówią kolejarze, niekoniecznie jest to w pełni zautomatyzowany pojazd. Jechaliśmy z prędkością 100 km, które nie było czuć. Dojechaliśmy bardzo szybko do Prostek. Szynobus jednak do Prostek nie będzie jeździł. Była to tylko trasa promocyjna pojazdu.